stary ktoś, kto miał wolny sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek wyzwał, on nie spoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważny są tylko dni, których jeszcze nie znam. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekam. Natomiast teraz chciałabym Państwa przenieść w świat pomarańczowy. Posłuchamy piosenki Smak i zapach pomarańczy z repertuaru Tadeusza Woźniaka. Wydawnictwo regionalne z długoletnią historią, ale także jedyne w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, historii, kulturze, współczesności i przyszłości. Zarówno u stronia, jak i patrząc szerzej całego Śląska Cieszyńskiego. Ale głównym pretekstem do rozważań autorów jest właśnie Ustroń. Co więcej, Ustroń stanowi też element ich fascynacji, pasji, poszukiwań i odkryć badawczych. Autorzy koncentrują się w swoich tekstach zarówno na materialnych, jak i niematerialnych aspektach naszego wspólnego dziedzictwa, nieraz bardzo wielowątkowego dziedzictwa, będącego wytworem przenikania się kultur, religii, idei, wartości. Dziedzictwo to także nasza pamięć i tożsamość, a w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, rośnie właśnie znaczenie dziedzictwa kulturowego, bo coraz częściej i coraz odważniej wykorzystuje się przeszłość do współczesnych celów. I to również obserwujemy w Ustroniu, bowiem dobrze udokumentowana i zaprezentowana w sposób ciekawy historia staje się doskonałym narzędziem do promocji miasta. A Ustroń nie powstał wczoraj, tylko ma piękną i przebogatą tradycję na różnych polach, co powinno być przedmiotem dumy naszych mieszkańców i przyciągać turystów. Zatem rozpoczynamy tę pamiętnikową podróż po dziejach Ustronia. Oczywiście, tak jak w poprzednich latach, pamiętnik ustroński podzielony jest na poszczególne działy tematyczne, które są wyodrębnione dużą fotografią. Dział pierwszy tworzy artykuły dotyczące różnych aspektów dawnej kultury, czy też ściślej sztuki oraz przejawów tych pięknych elementów w obecnej przestrzeni publicznej miasta. Ale także zawarta jest w tym dziale spora dawka dobrze udokumentowanych historii, tym razem sięgającej nawet XVIII wieku, co nieczęsto się zdarza. Historii wzbogaconej treściami zawartymi w przypisach. W 1975 roku, w sierpniu, pracowaliśmy w Bułgarii, w słonecznym brzegu. Leżemy sobie na plaży, patrzymy się, a tam, dalej, idzie grupka młodych, wesołych ludzi, a między nimi górujący Piotrek Śmiłowski, który wszyscy go znają, jego postury. Się okazało, że przyjechali nas odwiedzić do Słonecznego Brzegu. Ale z tego, co myśmy wcześniej widzieli, oni mieli przyjechać samochodem. No i jak przyjechali po przywitaniu, a gdzie macie auto? Jak to się stało, że tak przyjechaliście? Więc powiem teraz od początku, bo to był koniec. Oni ujechali z Ustronia samochodem 3 km. I na prost mojego domu rodzinnego w Goleczowie Równi, tam jest taka długa prostka, a tam jechał mój sąsiad unochodem i miał ogromną przyczepkę z sianem. I
On siedział z przodu na zemunowodzie i chciał skręcić do siebie do domu, więc rękę wyciągnął. Ależ za nim było ogromna fura siana, więc oni nie widzieli, że on będzie skręcał. I on skręcił i oni tą oczywiście skasowali ładę. Mieli tą ładę do placu tam do mojej mamy jakoś tam dotransportowali. No i co teraz? No wszystko jest, bagaże są, chęci musimy jechać, więc autobusem do Cieszyna, z Cieszyna do czeskiego Cieszyna na pociąg i z przesiadkami, znając bardzo dobrze języki obce, dojechali w Bułgarii do Warny, stamtąd wodolotem do Neseberu. I z Neseberu 6 km z plecaczkami szli pieszo i trafili nas na plaży. Czy to nie jest tutaj taki panowie nasi? Lepsi, tak? Nie ma lepszy. Potem było oczywiście tam bardzo fajnie, bo Piotrek, on tam służył dziewczynom jako podstawa w morzu był do skakania. I zasuwamy za nimi, a oni o tym nie wiedzieli. Ścigamy się. Jedziemy, ale przejechaliśmy już za Tamperę, dosyć daleko. I ja mówię, kurczę, ale benzyna się już pali, bo nam się kończy, nie? No to już gdzieś powinni stać, nie? Ja zatankowałem, a tych nie ma. Podjechaliśmy jakieś 100 km już od Pietarsaari na północ. Zatrzymujemy się przy drodze i przejeżdża samochód, wyskakuje dziewczyna i mówi, gdzieś chłopaki, co się stało, nie? Po polsku. Mówimy, no, czy nie widziała takiego malucha z taką przyczepką ciekawą tam, w tamtym kierunku. Nie, nic nie było na pewno. No to wyparowali. Jedziemy do hotelu, w hotelu ich nie ma. Żeśmy się, że tak powiem, rozładowali i po jakiejś godzinie, może trochę więcej chyba, nad ranem przyjeżdżają i z takimi gębami na nas, co, jak wyście nam uciekli, nie zatrzymaliście się i tak dalej. Ale gdzie wyście byli? Nie? Przecież wyście jechali przed nami, a my za wami. A tu się okazało, że w mieście Tampere oni złapali gumę. W kuchni polowej. Wjechali nas przystanek autobusowy, żeby wymienić to koło, a myśmy w tym czasie ich minęli. Znowu myśmy byli pierwsi, oni za nami. No i teraz paliwo im się skończyło. Ciemna noc. Już podjechali pod górę i tam się okazuje, że nagle brakło paliwa, nie? No to pchali tego malucha i zaczęło być zjazd w dół. Zjechali w dół, a tam była stacja benzynowa. No i to było najlepsze. Więc przyjeżdżają na tą stację benzynową. Jest człowiek zamknięty, już on czeka na przejazd, bo już, no, on już skończył pracę, nie? Oni tam tłumaczą po angielsku, bo ja dużo angielskim wtedy władam. I mówi się, że chociaż 5 litrów, nie? Że do Pietarsaari potrzebują dojechać. Nie, ale bez pieniędzy. Ale nie mieli pieniędzy, bo ja miałem pieniądze, bo agent. No i co teraz? Proponują zegarki za 5 litrów. Zobaczył, mieli zegarki kupione od ruskich Bułgarii. Więc on pokazał nas na swojego Rolexa tam. I nic, nie gada z nimi. Znowu podchodzą. Ja to samo z opowieści, jak oni wyjechali. I potem za którymś razem on się zlitował nad nimi. Wziął te zegarki, wrzucił do kosza, poszedł im zatankować. I dojechali na miejsce. No i tak mieliśmy takich przygód przez 20 lat grania wspólnego. Całą masę. Było i śmieszno, i wesoło, i było tragicznie, i było różnie. Ale przeżyliśmy i chwalimy to sobie i cieszymy się, że możemy dalej